Witajcie w pierwszym odcinku serii Wędrówki Ślązaków z, czyli goście na kanale. To powiedz nam dalej o reszcie krain, przez które przejeżdżałeś. Może tam były jakieś inne tradycje śmieszne? Siedmiogród Transylwania, tam zamek Drakuli. Dramek Zakuli. Dramek Zakuli. Dramek Takuli. Jeszcze raz. Dzisiejszym gościem jest Robert. Cześć. Który opowie wam o tym, jak spędza czas w trakcie swoich podróży. Witajcie na kanale. Dzisiaj przedstawiam wam naszego prowadzącego, Dawida. Proszę, Dawid, do nas. Witam was serdecznie. To jest mój dzisiejszy gość, z którym porozmawiamy o tym, co daje przyjemność w czasie podróży. Powiedz mi, gdzie ostatnio byłeś? W Rumunii i Bułgarii. I co tam ciekawego zaobserwowałeś? Tak, Rumunia się intensywnie rozwija. Naprawdę zaczyna doganiać Polskę. Natomiast Bułgaria, byłem we wiosce turystycznej i tam masa podróbek. Koszulki Pumba z Pumbą na obrazku. No to świetnie, a możesz mi powiedzieć, czy Bułgaria i Rumunia wygląda tak stereotypowo, jak jest malowane wszędzie, czyli takie malowane drewniane chatki, jakieś cerkwie stare. Tak to wygląda, czy już jest bardziej nowocześnie? Nie, ewidentnie bardziej nowocześnie. Szczególnie stolica, Bukareszt. Tu już mamy część wyremontowane. Co prawda część kamienic jeszcze taka stara, widać zaniedbana, ale nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. W szczególności te stereotypy są dosyć mocno krzywdzące dla tych państw. Nie wygląda to tak źle, jak się to często opisuje. Ja nigdy w tych krajach nie byłem, ale powiem ci, że z tego co opowiadasz, to faktycznie przypomina to trochę Warszawy. No tak, duże miasto, dużo rzeczy, które można tam załatwić. Takie centrum, można by powiedzieć, tutaj w Bałkanach, ten Bukareszt. Ale Bułgaria już nie jest taka mocno rozwinięta jak Rumunia. Nie, Bułgaria to niby w Unii Europejskiej, ale podróbki jak w Turcji, albo nawet gorzej. Naprawdę można sobie przez Unię Europejską, dzięki Bułgarii, po prostu masę podróbek sobie poprzynosić. No, naprawdę czy... znane marki Louis Vuitton, na przykład na bazarze normalnie ich sklep, no chyba wiadomo, że to nie jest oryginalne. No nie, i zapewne jest to takie centrum przerzutów z Chin. Tych wszystkich podróbek, tych wszystkich szmat takich przerabianych. No niewykluczone, zresztą w Polsce można zamówić normalnie transport, na przykład plecaka z Chin, prosto z Chin jako jedna przesyłka, tak? Nie sprawdzą jakiegoś samochodu z Chin, który będzie jeździł. Powiedziałeś Louis Vuitton. Louis Vuitton. Dobra, tam. To jest ważne. Poprawka, bo niektórzy tutaj się denerwują Louis Vuitton. Jak to się powinno wymawiać. Oprócz tego oczywiście Gucci, Levis i cała reszta tego. Dokładnie. A możesz mi powiedzieć, przejeżdżając przez kraje, przejeżdżaliście może przez Austrię? Nie, przez Austrię nie przejechaliśmy. Przez Słowację, Węgry. A jest różnica między Węgrami a Rumunią? No, myśmy tylko po takich wiejskich miejscowościach, więc ciężko to stwierdzić. Na pewno jest różnica w architekturze. To widać. Zresztą ta część Rumunii przy granicy, to tam mieszkają też Węgrzy. I tam wygląda dokładnie tak samo jak na Węgrzech, dopiero później wkraczamy do tej strefy rumuńskiej ewidentnie. A czy to jest prawda, że w Rumunii jest dużo lasów? No akurat, my akurat jeździliśmy przez takie, można by powiedzieć, polne, takie do uprawy raczej. Czyli tak jak się jedzie z Mikołowa do Warszawy na przykład, jedziesz później przez takie pola, rzadko kiedy las się zdarza. Nie? No tak. Czyli można powiedzieć, że Rumunia to jest w większości kraj niezimny. Znaczy wiadomo, wiadomo, tam się przez Karpaty przejeżdża, tak. Nie kawałek, ale... Słyszałeś może o takim nawiedzonym lesie w Rumunii, Hojabaciu? Nie, o tym akurat nie słyszałem. To też wam kiedyś opowiem o tym lesie. Tam był bardzo znany kanał na YouTubie Urbex History. A teraz powiedz mi, czy przejeżdżając do Bułgarii, miałeś wrażenie, że wjeżdżasz do bloku wschodniego? No było czuć, granica. I od razu takie równe pola,
Tam jeszcze mam takie flagi na gigantycznych sztandarach, takie Bułgaria i Unia Europejska, takie wielkie. Po prostu takie po prostu wielkość jak za bloku wschodniego po prostu. A są tam jeszcze jakieś ślady komunizmu w Rumunii i Bułgarii? No tak, widać tą architekturę taką ewidentnie blokowiskową. Przy czym tam bardzo charakterystyczne jest to, że jak są balkony bloków, to one są zabudowane. Też podobnie jest na Ukrainie. Mhm. No to czyli tak jakby to już się zbliża do Rosji, nie? No tak. Bo u nas były tak zwane breżniewki budowane, nie? Czyli miałeś płytę i balkon był cały otwarty, tak jak masz na przykład na osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. No. Czyli to akurat było głównie spowodowane tym, żeby nie było utraty ciepła w nocy. Bo tam mieli problemy z dostawami prądu dla komuny. No tak. A są jeszcze jakieś ślady dyktatury Nikolaja Czałczesku? No akurat teraz to się tak intensywnie rozwija. Oczywiście widać architekturę, to zmianę, gdzie pozmieniał praktycznie centrum, wzorując się na północno-koreańskim Pjongjangu. Architekturę tam pobudował w Bukareszcie. Czyli takie bardziej dalej się wzorują na komunie, można powiedzieć. No teraz już raczej nie, ale widać tam te aspiracje, które kiedyś były, żeby właśnie... Może poczekamy, aż przejadą. To opowiedz mi jakieś różnice między rumuńskimi krainami, takimi jak Transylwania na przykład. Tak, ale najpierw jechaliśmy przez Maramuresz. To jest nazwa. To jest zaraz przy granicy z Węgrami. I przewodnik nam opowiadał o takich czapeczkach, które tam noszą miejscowi od praktycznie dzieciństwa aż do starości. Tam były miejsca do kupowania tych czapeczek i turyści byli jedynymi, którzy nosili te czapeczki. Tam nikt tych czapeczek nie nosił, chociaż to niby takie tradycyjne, no. No to czyli mniej więcej tak jak na Śląsku masz to, że każdy jest górnikiem, nie? No. A teraz już najprawdopodobniej 50 albo nawet i 60% górników to są warszawscy przyjezdni. No to powiedz nam coś jeszcze o tych innych krainach w Rumunii. Tak, Transylwania, Zamek Drakuli. No jeżeli mam być szczery, to polskie zamki wyglądają o wiele lepiej. Ten Zamek Drakuli tak biednie wygląda przy tych naszych polskich, mówiąc szczerze. Nie jest to ten poziom, co nasze zamki. Tak, później Wołoszczyzna, czyli ten nizinna część Rumunii. Wołochy tak zwane. Bukareszt. No. No wielkie miasto, część zabudowy odnowiona, taka właśnie piękna, część kamienic odbudowana, piękna, natomiast część to w samym centrum, taka widać zaniedbana. Do tego jeszcze w tym centrum masa tej właśnie architektury pjongjańskiej i to wszystko się łączy. I w tym wszystkim łuki triumfalne, pałac ludu, zaoblone ronda rodem z Francji i to wszystko taki miks. Teraz jesteśmy na wieżysku i planując już przebudowę naszego kanału, zaplanowaliśmy także wzbogacenie naszych starych odcinków o nowe sceny i więcej historii. Dlatego idziemy teraz nagrywać, Robert, wieżysko. A my idziemy nagrywać wieżysko, a ten film zobaczycie w czwartek.